I, proszę Państwa, nie był świadom, bo jak już wspomniałem, nie było jeszcze tych komórkowych telefonów i innych aktywów techniki i myśli, ale dowiedział się, że w Paryżu ma konkurenta. Ja przepraszam za francuskie, bo też go nie znam. Francuski malarz, wykształcony malarz o nazwisku Daguerre, wymyślił inny sposób utrwalania obrazu. Różnił się ten i fotografia tego okresu zostało przyjęte, że jest to okres dagarotypii. Na czym polegała dagarotypia pana, od którego nazwiska nazwano ten proces? Może inaczej. Zasadniczą wadą dagarotypii było to, że był to obraz jedyny. Nie można tego było ani przekopiować, ani pobielić. Po prostu jedyny obraz, który można było uzyskać, ten. Jaką technikę zastosował pan Daguerre? Nie powiem z jakiego materiału, ale blaszaną płytę doprowadzał do idealnego połysku, do lustrzanego połysku. Trąc to po różnych delikatnych i tak dalej. I tworzyło się lustro, które powlekał emulsją. No, ja już będę używał termin emulsji, bo emulsją światło czuło. Jak to na tyle się związało, bo to było na zasadzie, że halogenki srebra zawieszone w żelatynie, jak to na tyle, że już wyschło, naświetlał. Inaczej polegał, jego pierwsze prace nazywano lustrem z pamięci. Odwracało się to w odróżnieniu od pana Talbota, który miał negatyw osobno, pozytyw osobno. Jego było u niego w metodzie Daguerre'a, było to dwa w jednym, jak to można by dzisiaj przyjąć. Ten. Po prostu naświetlony obraz tworzył negatyw w pierwszej warstwie, który to negatyw, odbijając się od tej idealnej powierzchni, tworzył obraz pozytywowy. I były to przepiękne. Powiem Państwu, że są jeszcze w Europie kluby, które tą technikę uprawiają, te aparaty, te kamera obskura, to są drogie zabawki w porównaniu z tym, to są duże skrzynki takie, na których ja pracowałem, z małym otworkiem, bez obiektywu i jest sporo klubów, którzy tą fotografię uprawiają. W tym okresie nazywano to uchwycić cień. Nie nazywano to jeszcze fotografią, uchwycić cień, czyli przyjęto taki termin, który później zastąpiono fotografią, od greckiego słowa, dwóch słów, foto i graf, czyli do dzisiaj obowiązujący termin fotografii. Proszę Państwa, wiek XIX był wiekiem rewolucji przemysłowej, kulturalnej, wiekiem, w którym romantyzm odcisnął wiele i miał ogromny wpływ na wiele, wiele gałęzi życia, no za dużo źle powiedziałem, na życie, na twórczość, na poezję, na malarstwo i między innymi na utworzenie, wynalezienie, nazwijmy to tak, możliwości utrwalania obrazu ten. Proszę Państwa, wynalazek fotografii rozwinął się błyskawicznie. Rozwinął się także po 20 latach, było to już prawie na skalę użytkową, ja nie mówię przemysłową, ale użytkową. Ludzie oszaleli, no tak jak dzisiaj szalejemy za laptopami, później są jeszcze inne, jeszcze ten, ja nie wiem.
że niosło to ten. I jest przyjęte, że rewolucję, że wiek XIX zdominował. Kolej żelazna, telegraf i fotografia. Fotografia otwierała szereg możliwości i w poligrafii ówczesnej, jaka była, i powiedzmy w konkurencji z malarstwem. Nie ukrywam, że fotografia trochę położyła na łopatki malarstwo portretowe, no bo to był proces, który pozwalał szybko i wszystko. Jeżeli malarz chciał malować jakąś scenę publiczną, no to musiał najpierw namalować ulicę, później ten, a fotografia w jednym momencie rejestrowała wszystko, i przechodniów, i jak się zachowują, jak są ubrani i tak dalej. Co można jeszcze powiedzieć? No, ani Daguerre, ani Talbot nie ukrywał, że chce na tym zrobić pieniądze, i robili ogromne pieniądze, jak na owe czasy. Rozwój fotografii poszedł do tego stopnia, że nawet na dworach, czy był etat, tak jak ogrodnik był na etacie, to był etatowy, to naprawdę był etatowy fotograf. Jaśnie pan też się lubił bawić i tak dalej, w to moda i szał był ogromny. Mam pytanie, czy zachowały się te takie fotografie na tej płycie robione tam jeszcze? Proszę panią, ja miałem raz w ręku w Krakowie. Podejrzewam, że jeżeli one nawet były gdzieś w rodzinach, to nie mogły się przechować, bo oryginalne to było specjalne pudełko, to nie było tak, że tam to było zamykane. Żeby nie wylegało światło swoje nogi. To było bardzo, bardzo cierpliwie do tego podchodzono, do tych zdjęć. No jak grzyby po deszczu rozwinęły się studia fotograficzne. Ja mówię o Europie, no bo to i u nas też, bo u nas takimi ośrodkami mocnymi to był zawsze Kraków, Lwów i Warszawa. To były takie ośrodki, a to już później się tym. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, malarze powoli zostali z mansard wyparci i te mansardy, które używano, przejęli fotografowie, bo no, nie było wtedy jeszcze ani światła elektrycznego, było zaledwie gazowe, które nie spełniało roli, więc fotografowano przy świetle dziennym. Takie Freilich Studio, jak to się nazywa, polegało na tym, że zawsze powinno być od strony północnej i ze szklanym dachem, i wykorzystywano światło dzienne, które nie jest zastąpione żadną lampą błyskową, niczym. Tak jak światło dzienne ładnie i miękko oświetla obiekt, czy twarz, czy jakiś ten. Oczywiście stosowano, jak tu szło światło od ściany czy sufitu, to tu stosowano ekrany odbijające, żeby to wyrównać. Tak jak się czyta materiały i wspomnienia, no to wyprawa do fotografa to było coś.